Piotr Gabarczyk, dzisiaj dużo mieliście pracy w obronie. Co chwila albo ze środka, albo były przerzuty na skrzydło. Mówimy o norweskim sposobie gry. Jak to z twojej strony wyglądało? No, wiedzieliśmy, że Norwegia to bardzo dobry zespół. Co tu dużo powiedzieć, no, tak rzucali, że trafiali. Ale też, no, też na przerwach trener wam pewnie mówił, tak, żeby zacieśnić ten blok, tak? Jakieś jeszcze innych wskazówek udzielał? No zgadza się, ale od mówienia do czynów to jest daleka droga, także no, czy w czym, dalej sobie możemy, ale trzeba robić. Czy Norwegowie byli w tym, że nam byli szybsi, po prostu sprytniejsi od was? To pytanie do ekspertów, ja tak na gorąco to ciężko powiedzieć. Teraz pozostały wam dwa mecze w grupie tutaj, Białoruś i Chorwacja. Jak to tutaj przejmujesz, że w sumie no, marginesu błędu już nie ma. Marginesu błędu już nie będzie. Dlaczego? Dlaczego? No bo w przypadku kolejnych porażek, no Norwegia i Francja będą dalej wygrywali, to możecie na przykład na trzecim miejscu jako drużyna w tej grupie się uplasować. No jesteśmy takim zespołem, że wychodzimy i każdy mecz walczymy. No, co mam ci powiedzieć? No, to wy nadmuchaliście bańkę i... No ale kibice też was dopingłem też chcą, żeby było najlepiej. Okej, zgadzam się. My też chcemy i staramy się być jak najlepiej. Popełniamy błędy, jesteśmy ludźmi.